Jesteśmy przy tunelu, o którym mówiliśmy. To jest tunel pod Groblą. Grobla jest zadziwiająco wysoka, a to z tego powodu, że pociąg, który po torwisku miał się tutaj przetaczać, właściwie no, te tory przyszły na, po wzgórzach, dosyć wysoko nad jeziorem i miały pokonać dolinę, bo tą doliną było jezioro, połączone wówczas jezioro Ublik, bo to było tylko jedno jezioro. Wobec tego grobla musiała być bardzo wysoka. Oczywiście wyczyn niesamowity, a jeszcze większym wyczynem jest to, że pod tą groblą bardzo wysoką zrobiono taki tunel kamienny, obudowany kamieniami. W tej chwili po tym, po gruncie, po płytkiej wodzie, tam jest kilkanaście centymetrów, drepcze Sebastian i nagrywa wnętrze i w ogóle wygląd tego tunelu. I musieliśmy go wam pokazać, bo jeżeli na rowerach tu przyjedziecie i odnajdziecie tą wysoką groblę, to do tunelu można zejść. Jest takie miejsce, gdzie można zjechać, a potem pierwszy kawałek przejść i brodząc po wodzie przejść z jednego jeziora na drugie. Polecam wam tą wycieczkę, bo jest dosyć przygodowa, fajna, a przy okazji, jeżeli macie drona, to możecie z góry obejrzeć pejzaż tutaj, który jest niesamowity. Tu jest tak dużo wód wokół, że wygląda to jak świat z bajki. Myśmy użyli drona, być może was obraz przez nas zarejestrowany zachęci. Patrzę na Sebastiana, który brodzi po tej wodzie i bardzo mu zazdroszczę, bo ja nie mogę, mam nogę ciągle zabandażowaną, jeszcze chorą, nie do końca się wygoiła, a tak mnie korci, żeby wejść do tej wody. Woda jest ciepła. Zazdroszczę ci, Sebastianie. Ale to taka fajna przygoda, którą dzisiaj wykorzystamy do tego, żeby zachęcić kolegów żeglarzy, aby dotarli tutaj rowerami. Pamiętajcie, mówiliśmy już o tym. Przypłyńcie na jezioro Wojnowskie. Stamtąd, z końca jeziora Wojnowskiego, możecie rowerami zwiedzać ten naprawdę bajkowy świat. Przepiękny pejzaż, niesamowite rzeczy. Przyroda po prostu aż prosi, chodźcie, oglądajcie. I Sebastian przed chwilą przeszedł ten tunel, znalazł się na Ubliku Małym, a zaczął drogę od Ublika Wielkiego. Opowiedział w swojej rolce, którą przy okazji nakręcił, że było to kiedyś jedno jezioro, ale grobla, bardzo wysoka grobla usypana przez Niemców dla umiejscowienia tam torów kolejowych, zmusiła ich do połączenia wód jakąś metodą możliwie najprostszą. I tą metodą okazał się ten oto tunel kamienny, dosyć długi, płyciutki, który można sobie normalnie przejść. Opowiem wam o tym, co się tutaj kiedyś wydarzyło. Mam takiego przyjaciela, on nawet w niektórych naszych opowieściach wystąpił, znakomity żeglarz, którego ogromnie za to szanuję, za jego umiejętności żeglarskie, ale także za zwariowane pomysły. Jednym z tych pomysłów było dotrzeć do Ublika Małego Orionem, jachtem przecież żaglowym. I wydaje się to tutaj niemożliwe z jednego powodu. Jeśli dopłyniecie do końca jeziora Wojnowskiego, to musicie pokonać głaźną strugę. 600 metrów wody pod prąd, różnica poziomów około 30 cm i ta rzeczka jest niezwykle płyciutka i zakamieniona. Tenże Jurek, o którym opowiadam, zbudował tam tamę, podniósł poziom wody, przepłynął kawałek, jak znowu zrobiło się płytko, zbudował następną tamę i w ten sposób wpłynął na jezioro Bówełno. Tam postawił żagle, pożeglował sobie, a potem wpłynął w następną strugę, która łączy jezioro Bówełno z Ublikiem Wielkim, taka 400-metrowa, znowu z dużymi trudnościami ją pokonał, wpłynął na Ublik Wielki, to jezioro, które w tej chwili Sebastian pokazuje kamerą, popływał sobie po Ubliku Wielkim, bo to jest piękne jezioro, 150 hektarów, głębokie, ponad 30 metrów, pełne zatoczek, bardzo kręte, naprawdę piękne jezioro. Po czym przypłynął tu, do tego tunelu, który teraz widzimy, no i tu był problem, no bo
woda bardzo płytka, jak przeciągnąć tam na ublik mały jacht. Ale Jurek przewidział, że tak będzie i w kokpicie miał schowane okrąglaki drewniane, takie z tartaku, obtoczone. I te okrąglaki układał w tunelu i przeciągał po okrąglakach jacht. Wpłynął na ublik mały i można powiedzieć, że to była chyba jedyna łódź żaglowa, jaka pływała po ubliku małym. I wyczyn nieprawdopodobny. Ja was nie namawiam, żebyście to robili żaglowymi łódkami, ale namawiam, żebyście to zrobili albo kajakiem, albo łódką wiosłową, albo pontonem. Pamiętając o tym, że tam wszędzie jest strefa ciszy, zatem na wiosełkach. Piękna zaprawa, cudowna przygoda. Poznajecie po drodze dwa wspaniałe strumienie łączące jeziora. Po prostu piękno Mazur z wody poznawane troszeczkę inaczej, a jednocześnie poznajemy troszeczkę historii tych ziem i tego, co tu ludzie potrafili zrobić. Jak się patrzy, a w kamerze to wyraźnie widać, jaka wysoka jest ta grobla, to w pierwszej chwili człowiek się zastanawia, jak można było coś tak wysokiego usypać i ustabilizować, żeby po tym szpitory kolejowe. Jesteśmy pełni podziwu do tej pory, no a przy okazji, jak widzicie, namawiamy do wielkiej przygody. Jesteśmy na grobli, o której opowiadaliśmy. Tędy szły tory kolejowe. Jeśli spojrzymy, na jedną stronę mamy ublik mały, bardzo wysoko, ta grobla się nad nim wznosi. Po tej stronie mamy ublik wielki. Widać wyraźnie, chyba kamera potrafi to pokazać, wejście do tunelu, który znajduje się dokładnie pod nami. Ten tunel, który pokazywaliśmy. Kiedy tędy przeszedł pierwszy pociąg? W 1908 roku. I chodził aż do roku 1945. Po przejęciu tych ziem przez nas, niestety linię potem rozebrano i jak widzicie, grobla w tej chwili służy samochodom, a nie pociągom. Miejsce niezwykle ciekawe. Przejeżdżając na rowerze, jeżeli w tym miejscu się znajdziecie, można sobie albo zejść na dół, trochę ryzykując, że fikniemy koziołka, albo podjechać trochę dalej i zjechać na dół drogą, co nam się udało. I zobaczyć ten tunel na poziomie, na którym się znajdujemy.